Witam was, moi kochani, z tej strony Szagon i dzisiaj zapraszam was na kolejny odcinek Toho. Była trochę przerwa między odcinkami, jest to spowodowane dwiema rzeczami. Pierwsza z nich to jest to, że przeinstalowałem sobie system i trochę mi zajęło właśnie, wiecie, instalacja. No wiecie, jak to jest po preinstalce systemu, trochę pierdzielenia z tym. A druga rzecz to konwent, po którym wróciłem wycieńczony i głodny. Ale jakoś, powiedzmy, dam radę. Dzisiaj kręcimy drugi odcinek, w którym to zagramy sobie. Uwaga, kim zagramy sobie? Zagramy sobie Mimą. No tak, było się łatwo domyśleć, bo jakoś będę tymi postaciami po kolei chyba tutaj grał. Dużo speeda, dużo powera. Powoli się ładuje zegar. Ale dobra, zaczynamy. Zaczynamy. O nie, ten klawisz. Zjebałem, okej. Pierwszy level będzie z Marisą. Nie wiem, jakie ona ma te spell karty. Mima, nie pamiętam dobrze. Ale powiedzmy, że coś tam zdziałamy. Mima ma trochę słabszego bossataka niż Reimu, przynajmniej z tego, co nią grałem, takie wrażenie odniosłem. Może po prostu on jest dobry, tylko ja nie potrafię tego dostrzec, cholera wie. No, zresztą sami za chwilę, wow, goddammit, dobra, skitrałem się tutaj. Sami za chwilę tego bossataka zobaczycie, już go ładujemy. Widzicie, strasznie powoli się ładuje, dużo wolniej niż w przypadku Reimu. No ale poszedł. Zbieramy power dalej. Teraz może puszczę level 3. O! Już padła? No tak, to pierwszy poziom. Można się było tego spodziewać. Co tu nam powie? Ale nie wiem, co powie, bo nie potrafię po japońsku czytać. Ale wy wiecie, bo ja już zapewne tutaj wam wrzuciłem napisy i teraz je widzicie. Przechodzimy do levelu numer 2. Rikoku. Rikako, to są lolfejsy. Ja na tych przeciwników mówię lolfejsy. Zresztą w sumie jest tym chyba coś, bo one naprawdę tak wyglądają. Ale jak ta gra powstała, to chyba jeszcze nie było lolfejsów. Tak, lolfejsy powstały z Toho trójki. Teraz już wiecie, skąd się to wzięło. Ła. Dobra, trafiłem w pierwszego, power leci. Ładujemy. Puścimy teraz może level 3. Palnęła bombę do Lafirynda. Nie wiem, co ja zrobiłem z tymi. Dlaczego... Dlaczego uniknąłem tego, a nie zastrzeliłem tych lolfejsów. Nie zastrzeliłem tych lolfejsów, ale nadrobię na następnych. Powiedzmy, że mogę sobie pozwolić na taki błąd w drugim levelu. Czyżby to boss attack był? Woohoo! Dobra, jakoś tu się mieszczę. Poszła piramidka i leci teraz nasz boss attack. Jeb! No nie, wlazłem w... Zresztą... Już, koniec drugiego levela. No okej, lecimy dalej. Miejmy nadzieję, że pod koniec gry też mi tak łatwo pójdzie. W walce z Yumemi. Ale szczerze w to wątpię. Bo ile znam moje szczęście i moje umiejętności gry Toho. Teraz Ellen. Ciekawe, co ona nam tu zaprezentuje. Trzeci level, więc poziom trudności już może coś nam będzie wymagać. Poziom trudności postaci, bo jak wiadomo, nieważne na kogo trafimy, ważne w którym levelu na niego trafimy. Od tego zależą możliwości przeciwnika. No i poza tym jeszcze wiadomo, liczy się sam poziom trudności. Wow, wow.
Nie wiem po co ja wrzuciłem tą bombę jakoś tak cholernie odruchowo. I z dupy. No ale nieistotne. Ładuję boss ataka, teraz zbieram kolejny power. Uiho. Wiecie co? Co do tych napisów, które wrzuciłem w pierwszym odcinku, tak sobie myślałem, no może dużo widzów nie mam, dlatego te komentarze nie są takie liczne, ale nawet spodobało mi się robienie tego, więc myślę, że z powodzeniem będę je kontynuował. Oczywiście dużo osób grających w Toho, z tego przynajmniej co wiem, będzie hejtować, hejtować polskie napisy, oni hejtują wszystko co polskie. Znaczy, może nie dużo osób grających w Toho, ale no, powiedzmy, że dużo osób siedzących w tych klimatach, o, tak bym to nazwał. Mima, druga mima, okej. Okay. Coś wymyślimy. Znowu lolfejsy. Ale niech sobie hejtują, mnie to wali. Ja tam lubię mieć polskie tłumaczenie, do czego by to nie było. Oczywiście pod warunkiem, jedyny warunek do tego, że, żeby mi je pasowało, to jest to, że jest dobrze zrobione. A to, czy moje napisy są dobrze zrobione, no to już raczej wam oceniać, a nie mnie. Także po raz kolejny mówię, jestem nastawiony na konstruktywne komentarze i opinie, ewentualnie jakieś sugestie. Kurwa, w coś wlazłem. No i jeżeli zaproponujecie jakieś ciekawe ulepszenia, a ja będę w stanie wprowadzić je w życie, to coś tam wymyślimy razem. Dla dobra ogółu. Znaczy, ogółu, no, dla dobra widzów głównie, czyli was. Już? Okej. Okay. Mima była słaba. Ale zaraz, to ja jestem Mima. Czy jestem słaby? No tak, jestem. Okej. Okay. Level 4, 5 teraz będzie? 5 chyba. Szybko nawet leci. 5. Kotohime. Dajesz Kotohime. Jep, jep, jep. Teraz nie ma lolfejsów, teraz są gwiazdki. Fire trolle zbijamy. Znaczy, w momencie kiedy je zbijamy to są firebole, a w momencie kiedy pojawiają się u przeciwnika to wtedy już są fire trolle. Boże, Shogun rozkwinił! Jakiś ty kurwa mądry! Atak za momenta. Po tych chyba mi się uda. No, uda się. Strasznie się wolno ładuje ta mima. No, też mi leci boss atak. Trzeba się przed tym kitrać. O Jezu, gdzie to mnie... Dobra. Zbieramy to. Dobra, rozpierdzieliłem to. No już puszczę na kolejny? Seriously? Dobra, bomba. Wubudu. Ło, skąd jej się nagle zrobiło pół serduszka? Ja nawet nie puściłem boss ataka, ani level 3, ani level 2, ani niczego nie puściłem. Jakoś tak nagle padła. Nie, no nie to, żebym narzekał, wiecie. Teraz jest decisive match? Czy nie? Nie, jeszcze nie. Jeszcze Kanę mamy na drodze. Dobra, Kana, z tobą możemy się pobawić. Nie ma sprawy.
chociaż w 6 levelu to... Nie należy jej lekceważyć, to na pewno. Co tym to jest całkiem niezła postać, ma dobre spell karty. Ona chyba te laserki puszcza z tego, co pamiętam. Dobra, jeszcze coś. Ładujemy boss ataka. Tu też. W środku będę stał, to się chyba zmieszczę. Dokładnie, udało się. Łooo! Widzicie, po raz kolejny warto rozpierdzielać tych przeciwników w dobrym momencie. Wtedy niszczymy pociski przeciwnika, co znacznie ułatwia nam uniknięcie tych, które zostały. Wow. Dostałem. No i boss attack. Uderzamy. Powinna zaraz zdechnąć. Taka ładna mima tam latała po drugiej stronie ekranu i ją tłukła. No i ją zatłukła. Kolejny level. Teraz powinien być decisive match, nie? 7 level to decisive match. No tak, jest Reimu. Jak graliśmy Reimu, decisive match była mima. No i teraz analogicznie jest odwrotnie. A decisive match już nie będzie taki łatwiutki. Oh yeah. Nawet mi fajnie idzie zbieranie kombosów. Coś dzisiaj jest w miarę w porządku. Sam się dziwię. A puścimy jej level 3. Masz level 3. Puszczę im jeszcze level 2, żebyście mogli po prostu zobaczyć, jak wygląda level 2 u Mimy. Tak jest w miarę zwykły, że tak powiem. Leci kupa tych białych kuleczek, jak to przy levelu 2. Ale puszczanie spell karty poziomu drugiego to nie jest najlepszy pomysł, dlatego że po prostu łatwo jest to zbić. O, dostałem kulką w pysk. Dostałem jeszcze raz pysk. Chyba też kulką. Ona ma full HP. Trzeba by się wziąć w garść. Stało mi się 1,5 serca. Nie należy się bawić na tym poziomie. Dobra, będzie level 3. Ale tego leci. No nie, bo sataka palnęła. To nie jest dobre. Dobra. No nie wierzę. Naładowałem do końca i zdechłem, znaczy zdechłem, trafiłem. Jeszcze raz nie trafi, to naprawdę zdechłem. Dobra, ma jedno serce. Może się coś uda z tego. A ja mam jeszcze jedną bombę. Jeżeli jej nie zlamię, to... Albo nie zapomnę po prostu użyć. To może się uda. Boss attack za chwilę. Żeby udało się go naładować. Dobra, ona też ma boss attacka. Jak mnie trafi, to zdechnę! Kurde, nie naładowałem do końca, puściłem level 3. I'm so fucked up. Oh yeah, udało się. Dobra, przyfarciłem teraz, przyznaję się. Ale udało się. I teraz będzie Chiyuri. Poziom 7. Ja się w międzyczasie zamknę na chwileczkę. Żebyście mogli poczytać sobie dialogi.
No i mamy semifinal stage, czyli Chiyuri na naszej drodze. No jak wiecie już z poprzedniego odcinka, najłatwiejszy przeciwnik to nie jest. Trzeba na nią uważać. Właśnie zmarnowała mi trochę tych zwykłych przeciwników. Nie wiem, mogę ich creepami nawet nazywać. Tak, tak, grajmy wszyscy w LOLa. Wzywajmy swoje matki. No zaraz dostaniesz boss ataka na Rei, Chiyuri. W tym momencie już dostaniesz boss ataka na Rei. Jeb. O Jezus, to nie był boss atak. Ale zjebałem. Nie, nie laserki. Nie, nie laserki. Bomba! Dobra, teraz leci na pewno boss atak. A masz, kurwa! Masz, no nawet jest okej. Okay. Wow! Dwa serca jej zleciały. Straciłem trochę teraz tego powera, dlatego że straciłem creepy. Ale zaraz będzie kolejny boss attack z naszej strony. I leci. Ty też. Ona ma już pół serduszka. Uhu. Dobra, laserki. Ała, w co ja wleciałem? Znamiłem jakoś totalnie, nie wiem nawet w co wpadłem. Kurde, no. Nie no, miałem. No nie może mnie teraz pokonać. Była tragedia kompletna. Ja nie mam już bomby. Na pół serca mam jedno. Nie mam bomb. No nie! Nie wierzę, no, can't fucking believe it. Miałem 5 serc, ona miała pół i przegrałem. Idę się zabić. A jutro kolejny odcinek. Będzie fajnie. Kurwa, jak można tak zjebać. Ładujemy boss attacka. Dostałem od Chiyuri pod dupie. Dostałem twardo. Zdaje się, że coś wcześniej mówiłem o nielekceważeniu przeciwnika. O, ale fireboli poszło. Jezu, ile spamu. Ładujemy. Poszło. Mamy porówno HP. Laserki strasznie mnie denerwują, bo nie chodzi o to, że jest ich trudno jakoś uniknąć czy coś, tylko one mi blokują możliwość zbijania creepów, bo nie mogę się przesunąć na drugą stronę i zacząć jakieś combo. Zacząć jakiegoś combo, ale... Ohohohoho! Dobra. Znowu ma pół serduszka, jak znowu mnie pokona w taki sam sposób, to nie wiem, to ja przestaję w to grać. No i zanosi się kurwa chyba na to, że tak będzie. Ale mam jeszcze dwie, już jedną bombę. Pierdala jest tymi laserami. Leci boss attack. Dobra. Padła.
Udało się. Z swojej głupoty straciłem jedno życie, ale okej. Okay. Teraz znów się zamykam na chwilę dialogów, no i później ostatni boss, czyli Yumemi, którą już mieliście okazję poznać w poprzednim odcinku. Tyle, że tym razem będzie miała starcie z inną postacią, że tak powiem. No. I drogi się skrzyżują z inną postacią. Nie wiem, czy to dobrze brzmi. Powiedzmy, że okej. Okay. No i mamy final stage. Jedno życie straciłem, ale podobnie jak w poprzednim odcinku odzyskałem je po walce z Chiyuri. Także możemy zdechnąć dwa razy. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli zdychać. Uda się to zrobić bez straty żyć. No ale chociaż w przypadku tego przeciwnika to nie jest proste. Ale już o tym wiecie. Krzyżyki, tylko nie krzyżyki. Ładujemy. Charge. Miejmy nadzieję, że chociaż ją tu zmusi do użycia bomby. Udało się mi przycisnąć, więc tym dobra jest. A może jej puszczę level 3? Tak dla odmiany. W przypadku Reimu to dobrze na nim działało. Ale jak jest w przypadku Mimy? Czy level 3 ataki działają lepiej na Yumemi niż boss ataki? Nie wiem. Nie mam, kochani, dla tego pojęcia. No ale zobaczymy. Było bomba, za późno się bałem. A cholera, znowu bym zdechł. No ale dobra, puszczę teraz boss ataka. Uda mi się go naładować. Dobra, poszedł. Dobra, ona ma full HP, nie używa żadnej bomby, więc zajebiście. Ja już pół HP straciłem. Zabieraj się z tymi krzyżykami, no. Nie, ale się wpierdoliłem. O. Ale chyba tą próbę mogę sobie darować. Bo ma. Zobaczcie, nie zrobiłem jeszcze absolutnie nic. Druga bomba. Padłem. Nie jest taka łatwa, jakby się wydawało. No zaraz, komuś by się wydawało, że chyba nie jest łatwa. Nie wiem, po co to powiedziałem. Straciłem za to teraz creepy. Ładujemy boss ataka. Dobra, zmieścimy się tam tędy.
Ło, ale to spierdzieliłem. Trzeba uważać na troll krzyżyki. A może naładujemy level 3? Spróbuję ładować te level 3. Zobaczę, jak to na nią działa. Chociaż bombę użyła. Jeżeli nic jej nie zrobię levelami 3, to chyba powrócę do boss ataków w kolejnej próbie. I o ile taka będzie, no a pewnie będzie. O, patrzcie. Straciła dwa serca. Bomby nie użyła, straciła dwa serca, to dziwne. Że ona nie użyła bomby, kiedy powinna to zrobić. Naprawdę, nietypowa sytuacja. Dobra. Leci level 3. Yeah. Fajnie, wpierdoliłem się w te krzyże. Dlaczego nie mogę się ruszać? A. Dobra, bomba. Puściłem ją tak naprawdę z dupy, tą bombę, ale nie chciałem zdychać, bo teraz ona, widzę, puściła bombę. Jezu, ile tego leci. Dajże mi spokój. Dobra, mamy po pół serduszka, jedna i druga i nikt nie ma bomb. Jak to się zakończy? Zostając życie, to ja przegram. Nie, udało się. Wygraliśmy, kochani, z Yumemi. I teraz będziecie mieli okazję przeczytać sobie dialogi z polskimi napisami. Dobra, nie będę się tak nie chwalił. Z zakończenia Mimy. Chociaż na razie to zakończenie jest podobne do Reimu, ale po tej scence będzie takie typowe dla Mimy. No ale ja się już zamykam. Odezwę się, jak te zakończenia. Tutaj sobie przelecimy. Wtedy się po prostu chyba z wami już pożegnam. No chyba, że pojawi się znowu coś ciekawego. Tak jak pod koniec odcinka z Reimu. No to podoba mi się ta muzyczka przy tym zakończeniu Mimy. Jest naprawdę fajna, klimatyczna i taka przyjemna dla ucha.
No i koniec. No i tak wyglądał scenariusz Mimy. Jestem ciekaw, który jest dla was bardziej interesujący. Rajmu czy Mimy. Przynajmniej z tych dwóch. No, porównania do kolejnych jeszcze nie mamy. Chyba, że znacie. Ja sam ich jeszcze nie znam, no ale w kolejnych odcinkach na pewno się pojawią. No tutaj są kredyty końcowe, ja już nie będę wam ich tutaj nagrywał, bo oglądaliście w poprzednim odcinku, więc po co strata po prostu czasu waszego. No i myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek i o ten scenariusz. Jak zwykle dziękuję wam serdecznie za oglądanie, miałem dla was przyjemność nagrywania tego odcinka z tej strony Szagon i bla 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 bla. Dobra, tak na serio, no to chyba widzimy się w kolejnym odcinku Toho, bo nie wiem, czy coś w międzyczasie jeszcze innego nagram, bo mam trochę zapierdziel na uczelni, nie wiem, czy uda mi się pojechać do domu, w porę egzaminów, no ale coś tam wymyślimy. W każdym razie w następnym odcinku czegokolwiek się zobaczymy i znów tam coś ciekawego sobie nagramy. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie i trzymajcie się, kochani, na razie!